Cześć! Przetestuję dzisiaj taką oto przystawkę do szlifierki kątowej, która przekształci ją w pilarkę łańcuchową. Przystawkę do testu udostępnił mi sklep na Allegro twójogród.pl, między innymi z częściami do pilarek i kost spalinowych. Link do przystawki umieszczę pod filmem. Dzisiaj jeszcze taki mały konkurs, można wygrać tam oto przystawkę. Przystawkę wyślę osobie, która podlajkuje film, napisze komentarz i pod komentarzem będzie największa ilość lajków. Tak powiedzmy do 4 dni od publikacji filmu. No więc tak, co my tutaj mamy? Prowadnice 11 cali. Słona. Uchwyt. Łańcuch półdłuto. Zębatki. Jakieś śruby. No to cóż, przystąpię teraz do montażu na kątówce. Z kątówki należy ściągnąć osłonę i odkręcić śrubę mocującą tarczę. Ściągnąć ten kołnierz. W mojej kątówce tutaj średnica jest 42 mm i to jest dobry rozmiar. Mam jeszcze jakąś chińską, która ma trochę mniejszy rozmiar i wtedy gorzej przystawka siedzi. Nakładam najpierw gumową podkładkę. Dobra, w końcu się udało nałożyć, jeszcze trochę dosunąć. Dobrze. Następnie zakładam taki element. To jest na klucz imbusowy. Najpierw dokręcam palcami. Raz z jednej, raz z drugiej strony. Dokręcić należy mocno. Dobra. Chyba wystarczy. Teraz wkładam zębatkę. Mamy tutaj dwie do wyboru. Wkładamy tą, która pasuje. Ta pasuje. I przykręcam ją śrubą z kątówki. Ok. Teraz zakładam łańcuch. Należy pamiętać, żeby ostrzami do przodu. Zakładam go najpierw na prowadnicę. Dobra, obraca się. Teraz pokrywę. I tutaj mamy taki bolec do regulacji naciągu łańcucha. Tak się reguluje naciąg łańcucha przez kręcenie tą gałką. I tym bolcem należy trafić tutaj w to miejsce na prowadnicy. Dobra, trafiłem. Dobra. Skręcam teraz obudowę dwiema śrubami, ale dodatkowo przykręcam nimi też taką stalową osłonę. No, teraz sobie wstępnie naciągnę łańcuch. On się pewnie poluzuje zaraz po odpaleniu. Jak to nowy łańcuch. Tym kręcę w którą stronę? W prawo. W prawo. Łańcuch się naciąga. Dobra. Mocno skręcone. Dobra, może być. Został jeszcze do przykręcenia uchwyt. Piła gotowa do pracy, no prawie, bo jeszcze należy z tej strony tutaj wlać olej do smarowania łańcucha. Wlewam olej do łańcuchów, olej ekologiczny, biodegradalny. Dobra, wystarczy. O, i mamy taką zatyczkę. W środku jeszcze dodatkowa zatyczka, tu jest otworek, to chyba jest odpowietrzenie. Na razie po prostu zamykam to. A tam kapie. Tak, kapie niestety spod spodu. Zbiorniczek gubi olej. Nie wiem, czy jest jakaś regulacja, ale pewnie nie. Pierwsze uruchomienie, sprawdzam, czy wszystko chodzi. Mam tutaj regulację obrotów, ale od razu będę jej używał na maksymalnych obrotach. To włączam. Sprawdzałem, czy jest smarowanie łańcucha.
No, chyba delikatnie jest, bo łańcuch widzę jest mokry, więc ok. Nawet się nie rozciągnął. W pewnym momencie zorientowałem się, że nie ma smarowania łańcucha i zorientowałem się, że trzeba otworzyć ten odpowietrznik z korka wlewu oleju. Otwarłem i wtedy znowu wypłynął olej. Łańcuch trochę się naciągnął, ale to jest normalne przy nowym łańcuchu, więc będę go musiał trochę podregulować. Dozuję dwie śruby i tą gałką, tym pokrętłem kręcę w prawo. O, widać, że się łańcuch naciąga. Jeszcze trochę. Dobra, jest naciągnięty prawidłowo. Można dokręcić śruby. Całkiem nieźle to tnie. Nic tutaj nie dostało luzów. Wszystko jest stabilne. Łańcuch nie jest tutaj najwyższych lotów. Wydaje mi się, że gdyby go zmienić na markowy, na przykład Oregon, to cięłoby to lepiej. Chociaż nie jest najgorzej. Wydaje mi się, że tnie to minimalnie gorzej od tej małej gałęziówki. Ale ta mała gałęziówka kosztuje około 500 zł, a tutaj ta przystawka kosztuje około 70 zł. I za 70 zł, jeśli mamy już jakąś w miarę porządną kątówkę, to możemy mieć już taką prowizoryczną pilarkę łańcuchową. Jeśli ktoś ma kątówkę akumulatorową, to będzie bardziej mobilny. Może sobie pójść takim zestawem do ogrodu czy sadu i poobcinać gałęzie, czy nawet powycinać jakieś mniejsze drzewka. Także wydaje mi się, że pomysł jest dobry i może się to sprawdzić. Przypominam, że link do przystawki jest pod filmem. W jednym z kolejnych filmów przetestuję jeszcze takie tarcze łańcuchowe, również do kątówki i taką tarczę łańcuchową do kosy spalinowej, którą już kiedyś testowałem, ale być może będzie jakaś powtórka. A na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za uwagę. Cześć!